witajcie. Tutaj Kiperius, a oto jest gra, nad którą długo zastanawiałem się, czy nagrać, czy nie nagrywać. Bardzo długo się nad tym zastanawiałem i po takich przemyśleniach, można powiedzieć, po takich ciągłych zastanawianiu się nad tym i pod ciągłym rozważaniu plusów i minusów stwierdziłem, że nagram pierwszy chociaż odcinek. Nagram chociaż pierwszy odcinek z tej gry, którą myślę, że większość z was już poznaje. A dlatego tak stwierdziłem, że po prostu jest to moja chyba ostatnia ulubiona gra. Jestem po prostu strasznie nią zajarany, że mówiąc tak bardzo, bardzo tak kolokwialnie wręcz. Ale jestem bardzo strasznie mi się ona podoba. I to pod każdym względem jestem... Nie przypuszczałem, że tak w ogóle będzie, bo kiedy wychodziła ta gra, to jest właśnie Dying Light polskiego studia Techland, kiedy wychodziła, nie byłem pewien, czy w ogóle kiedykolwiek w nią zaglądnę. Chociaż zawsze miałem ją na liście gier życzeń, tak? Liście życzeń moich, jeżeli chodzi o gry. No ale tak nie kupowałem sobie jej nigdy, ale w pewnym momencie dostałem ją na urodziny. I tak troszeczkę myślałem, kurde, to będzie słaby prezent, bo tak naprawdę nie chcę tej gry. Trochę to dziwne. Ale dostałem, zagrałem i muszę powiedzieć, że dzisiaj nie żałuję tego, że dostałem i tym bardziej wychwalam pod niebiosa osobę, która mi tą grę dała. Bo jest to świetna, świetna gra jak dla mnie. Chociaż dla wielu ludzi sprawy związane z zombie to już jest przereklamowane. Dla mnie ta gra jest po prostu świetna, dlatego myślę, że po prostu rozpoczniemy kampanię. Już mam tutaj moją kampanię zakończoną w 100%. Czas gry, jak widzicie, 30 godzin. To jest naprawdę dość dużo, jak według mnie, jak na taką grę. Jak ogólnie na grę. Tutaj postęp chodzi o bardziej te takie inne postępy. Ale tak myślę sobie, że zaczniemy nową grę. Zaczniemy całkowicie nową grę. Zaawansowane, tutaj nic nie chcemy zmieniać. Nową grę zaczniemy i zobaczymy, co to tam wyjdzie, jak to będzie wyglądać, czy będziecie chcieli. Ja już to grałem jakiś czas temu, więc już wszystkiego tak naprawdę nie pamiętam. Weźmiemy normalny poziom, żeby nie kozakować, żeby gra nie wyglądała i nie polegała tylko na moich failach i ciągłych przegranych. Także zapraszam was po prostu do oglądania. Teraz jest taki przerywnik. HUD aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. No to rozpoczynamy powoli naszą misję. Zobaczymy, gdzie wylądujemy. Chyba nie do końca tak mieliśmy wylądować. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga. No cóż. I się zaczęło. Do tyłu! Do tyłu! Już są.
Wyprowadźmy go z ulicy! Mówi Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. No i tak się rozpoczyna historia, jak widzicie, miasta Haran i zarazy, która tam panuje w mieście Haran. Naszą misją jest znalezienie Sulejmana i odzyskanie pliku, tak? To jest misja dość mimo wszystko trudna, ale zobaczymy, jak sobie z nią poradzimy. I w tym momencie jeszcze na pewno muszę ściszyć dźwięki. Boisz się! Wcale, że nie! To go uszczypnij! Mrugnął! Co? Znowu mrugnął! A co jeśli to zombie? Uciekamy! Jakieś dzieci biegają sobie. Ale najpierw co wcześniej jeszcze zrobię. Ale aż mi się zakręciło w głowie. Od tego jego wstawania. Co wcześniej jeszcze zrobię, to troszeczkę ściszę dźwięki. Jednak one są za głośno. I troszeczkę będą mnie zagłuszać. A myślę, że ważne jest to, żebym jednak był na pierwszym planie i ja coś tam komentował. Teraz powinno być dobrze. Użyj woła wsadu, żeby poruszać się i myszki do rozglądania się. Także, no, ogólnie co mnie też urzekło, to mimo wszystko grafika. Bardzo mi się podoba ta grafika, bo jest bardzo dobrze zrobiona. Bardzo dobrze to wszystko wygląda. I myślę, że jestem w stanie po prostu powiedzieć, że nie jestem jakimś tam grafikiem komputerowym, a tym bardziej nie znam się na tym aż tak dobrze. Nigdy tego nie tworzyłem. Ani nie jestem na informatyce i nie wiem, jak to powiedzieć, ale jako na gracza, na osobę, która mimo wszystko trochę grała w różnego rodzaju gry, jestem w stanie powiedzieć, że mi się ta grafika podoba. No to F. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Chyba trochę za cicho teraz jest. Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powiedział. Dobrze. Co znaczy 31? Pytaj szefa. Dobra, zobaczymy zaraz. W takim razie jeszcze troszeczkę takim zmienimy, bo troszeczkę za cicho. Muzyki może być na tyle, ale głosy mogą być trochę więcej, bo głosy będą nam jednak bardziej potrzebne. Tak samo. Głosy to jest to bardziej, tak? O tak, powinno być dobrze, sprawdzimy. Głośność efektów jest w miarę dobra, nie potrzebujemy większej. 31, to twój numer. 31 to mój numer. Jak widzicie, tutaj jest jakiś prowizoryczny szpital nawet. Zobaczymy, no, idziemy. O, tym spacją się skacze. Nie możemy. Amir zginął przez tego gościa? Cicho! Walić cicho! Teraz on dostanie antyzynę Amira. Wcale nie widać, że o mnie rozmawiają. Hej, gdzie jest pokój 190? Na górze. Ale miły. Dobrze, dowiedzieliśmy się, gdzie jest pokój 190. Na górze. To chyba tu. Tak, czy nam coś powie? Szukam szefa. Jest w środku? A, to ty jesteś 31. Wchodź. To ty jesteś 31. F, otwieramy drzwi. No i co mi się jeszcze podoba w tej grze, to zaraz zobaczycie to, czyli te jakże piękne przejścia, które w tym momencie się rozpocznie i które po prostu mnie osobiście, no wiadomo, że to nie jest pewnie nowe przejścia bez żadnego oczekiwania, bez ładowania,
ale mnie po prostu to urzeka, tak bym to mógł powiedzieć. No już było przejście i już to wygląda jak film, bar, tak, takie... No wiem, że trochę się ekscytuje, ale... Ty tu rządzisz? Co, ale że ja tam prostu... młody? Masz problem z moim wiekiem? Lubię takie przejście. Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Oho. Dobra, weź se. Już jest zły widzem. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. No cóż, jest chyba nie zły trochę. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej! To nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Hej, szefie. Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. Wróć, dobrze. No dobrze. No to lecimy. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. A, czyli jednak wyszło. Dobra, jeszcze jedna... Ostatnia poprawka. Bo muszę to zrobić teraz i powinno być już dobrze. Może muzykę jednak trochę ciszej. Powinno być dobrze. Jak widzicie, to jest chyba ich główny pokój. Co ty tak skaczesz? Na to wchodzisz? Okej. Dobra, no to lecimy w takim razie. Przebudzenie. Co ja mam zrobić? Poszukaj zaginionego ocalałego na piętrze 13. Okej, to jest piętro 19. Biegać jeszcze nie umiem, nie wiem czy będę potrafił, no ale trochę słabo, to nie jest gra chodzona raczej, tak mi się przynajmniej wydawało. A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro, zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę, to będzie brudna robota, ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Wpuścił nas, no to lecimy na 13 piętro i zobaczymy o co chodzi, zobaczymy. Zobaczymy o co chodzi. Jest i piętro 13. Jezu, jak wielu ludzi tu umarło. Nie wygląda zbyt przekonująco. Nie ma dzieci w wózku. Dobra, najpierw się kontaktuję z... Najpierw się kontaktuję z GRE. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj. Dobrze, o tym. Czyli GRE nas naciska. Jeszcze jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Ktoś jednak tutaj jest. O! Rurka. Rurka. Rurką można bić i można się zmęczyć od rurki, tak jak widać. O, już możemy biegać. Shiftem się biega. Tutaj coś jest, tylko nie można na razie biegać, bo ja nie wiem, czy coś tutaj na mnie wyskoczy. O, właśnie o tym mówię. To był zombie, ale zanim wejdziemy i pomożemy komuś, to posprawdzamy. Właśnie, jeszcze jest taka fala, która odkrywa wszystko, co możemy tutaj wziąć. Taśma klejąca, na pewno się przyda. Te drzwi są zamknięte. Coś tutaj może będzie? O, jaki piękny widok, widzicie? Piękny widok. Ale my zwracamy i idziemy pomóc temu facetowi. Zaciąłem się, uciekając przed nim. O Boże, musiałeś go zabić, co nie? A, kszu!
cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Dobra. Rachid Ukraine. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. No dobra. Ale coś chce chyba nam powiedzieć. Spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, i alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok! Szybko, proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Dobra, prosi nas, żebyśmy znaleźli gazę i alkohol. Czy tutaj raczej przeglądałem już całe mieszkanie, ale jeszcze, o tutaj, ale tutaj widzę, są tylko części metalowe. No jak widzicie, zniknął nam ten podświetlenie na mapie, więc szukamy w innych pomieszczeniach. Żeby tak tylko, żeby się tak na nikogo nie wpaść. No żadnego zombiaka. Dobra, tu jest kolejna taśma, to nam się przyda. Tu coś było, a nie, to jest ta. Dobra, tutaj, tu jeszcze jest apteczka. To weźmiemy gazę. Mamy gazę. Czy ktoś tu jest? Halo? Tu jest elektronika, ona nam się zawsze przyda, na pewno. A tu coś jest? Niczego nie ma, jeszcze jest lodówka. Pewnie w lodówce coś jest jednak, puszka. Dobra, to wszystko mamy i lecimy jeszcze do ostatniego pomieszczenia. Tylko muszę uważać, bo tak trochę za szybko latam. Gwoździe przydadzą się. Dobra, tu już otwarte. Taśma klejąca. Tutaj jest raczej bezpiecznie. Alkohol. Czyżby to był alkohol? Tak, mamy alkohol, więc mamy wszystko, co Mark prosił. Ale jeszcze sprawdzimy, co jest tutaj. No, jak zawsze, drzwi są zamknięte. Dlatego naciśnij I, aby otworzyć plany. I możemy stworzyć z tego, co tutaj mamy. Czy coś możemy stworzyć? Nie, nic nie możemy chyba stworzyć. Dobra, czekaj. Nie, możemy, musimy coś stworzyć. Plany, proszę bardzo. No i apteczka. I tworzymy apteczkę. No i mamy apteczkę i dzięki temu możemy ją jemu dać. Użyć na nim. Proszę bardzo, pokaż to. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję. Zajmę się nim już. Dobra, no to w takim razie myślę, że to będzie dzisiaj wszystko na ten odcinek. Jeszcze z panem mogę pogadać? Dobra, nie? Robota, 31. Cicha woda, cicha woda. To wszystko na dzisiejszy odcinek będzie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. To jest taka wprowadzający odcinek bardziej właśnie, tylko żebyście zobaczyli, jak wygląda ta gra i mam nadzieję, że będziecie chcieli, abym prowadził dalej serię z tej gry. To jest taki właśnie... A, czy możemy wziąć tą latarkę? Nie. To jest po prostu gra survivalowa. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc. Okej. Okay. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Także to byłby początek. Ja wam dziękuję ci za oglądanie i do zobaczenia po prostu w następnych odcinkach, które już niedługo i z tej gry, i z Crusader Kings, i z Civilization. Także cześć.